Siemano ludzie, z tej strony witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno nie było odcinków, dawno nie było unboxingów, więc czas to zmienić. Więc słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing dużej puszki kolekcjonera z Road to Euro 2020. Większość z was pewnie już widziała, wiecie czego możecie się tam spodziewać, pewnie niektórzy z was mają taką puszkę, ja jeszcze takiej puszki na moim kanale nie otwierałem. Oczywiście dostałem ją od Panini, zresztą mam dwie takie paczki, które zaraz wam pokażę. A tak w ogóle jestem sam w domu i się strasznie cieszę, bo mogę na spokojnie sobie coś nagrać, więc śmigamy teraz do naszej sypialni, która no na razie jeszcze nie wygląda, jak widzicie jest bałagan. No bo czekamy na szafę, która będzie tam za mną. No i jeszcze będzie łóżko z materacem, a tak w ogóle to dzisiaj mają przyjść panowie z naszym stolikiem i mam nadzieję, że nie przerwą mi nagrywania. Więc słuchajcie, paczuszka jest tutaj. Tą oto paczuszkę sobie otworzymy dzisiaj. A tu mam jeszcze jedną paczkę i można powiedzieć, że ta paczka jest bardziej może dla was, no nie wiem. Więc jak zostawicie 600 łapek w górę, to ja wam pokażę, co jest w tej paczce. I może kogoś zainteresuje to, co tu jest. W ogóle paczki są na suszarce. Niezła akcja, co? Dobra, bierzmy to pudełko. Ej, w ogóle te muchy mnie strasznie wkurzają. Denerwujące są te muchy tutaj. No wypadł mi stąd. No, ogródek kwitnie, murawa sztuczna jest. W ogóle tu jest tak jasno, że ja nawet nie potrzebuję tej lampy. Chodźcie, o! Możemy się nawet zobaczyć. Halo? Nie, no dobra, koniec wygłupiania się, śmigamy. Może przymkniemy trochę okno. Czekajcie. Bo nie chcę, żeby było, wiecie, słychać tutaj, jak ktoś wierci. Wszystko w ogóle rzuciłem na parapet, no bo chciałem sobie zrobić miejsce do nagrywania. Jak widzicie, statyw już na was czeka. Jeszcze muszę sobie skombinować jakieś nożyczki, które chyba są gdzieś tutaj. O. Jeszcze trochę się nie mogę połapać na tym nowym mieszkaniu, ale już jest lepiej. Dobra, śmigamy na stanowisko pracy. Dobra. Hop. Ten stolik mi się strasznie podoba. Hop, już jestem. Ok, umieszczę was teraz na statywie. O. I proszę mi tu grzecznie stać. Jaki tutaj bałagan. Ktoś tu chyba jadł i nakruszył. Będzie trzeba posprzątać. Ok, czemu tu jest tak nisko? Muszę was troszeczkę dać do góry. Sorry, że się teraz trzęsie ekran. Podoba mi się to właśnie, że tu jest jasno i nie potrzebuję tej lampy. W sensie jak nagrywam w dzień. Bardzo dziękuję tutaj oczywiście Panini za paczuszkę jedną i drugą. Co będzie w tej drugiej? No, dowiecie się już niedługo. Która jest godzina? W momencie, kiedy to nagrywam, jest godzina 16, a wy ten film dostaniecie o 6 rano. Nie ma spania w wakacje. Trzeba wstawać, bo Sebek wrzuca teraz filmy. Ok, ja oczywiście wiem, co tutaj w tej paczuszce jest. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. O! Fajnie złożona tutaj, zobaczcie, paczuszka Gold. Chcecie Golda? W następnym odcinku, no to jak wbijecie 1000 łapek w górę pod tym filmem, to zrobimy unboxing. Jestem strasznie ciekawy, czy w ogóle dacie radę to zrobić. 600 łapek w górę i otwieramy paczkę, a 1000, no to otwieramy jeszcze Golda, więc jestem ciekawy, czy zrobicie to. No i słuchajcie, mam tutaj jeszcze małą puszkę, której też nie otwierałem. Oczywiście z Euro 2020, Road to Euro. Mam nadzieję, że nie jest za bardzo takie echo, no bo, no wiecie, no, nie mam tu dywanu, no bo po co nam dywan, skoro fajne są panele. Możecie napisać w komentarzu, czy podobają wam się panele. Dobra, okej, przejdźmy teraz do sedna sprawy, więc otworzymy sobie to wszystko na bok. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za te produkty. Otworzymy sobie dużą puszkę kolekcjonera, która zawiera, słuchajcie, 9 saszetek, 3 limitki. Cena 49,99. Także przechodzimy, moi drodzy, do unboxingu. A tak w ogóle to pewnie jak zauważyliście, zmieniłem stronę nagrywania. Wcześniej siedziałem po tej stronie, a teraz sobie siedzę z drugiej strony. Dobra, nieważne, słuchajcie. Przechodzimy do unboxingu dużej puchy. No jestem ciekawy, czy coś ciekawego mi się w niej trafi. Powiem wam szczerze, że jak otwieram duże puszki, to wpadają mi fajne rzeczy. Czy tak będzie w tym przypadku? No to zaraz się przekonamy.
Mamy tutaj między innymi Hazarda, jest Isco, Mbappé. No i otwieramy, bo już się nie mogę doczekać. Oj, coś, co to tak ciężko tu. Nie wiem, gdzie są limitki, ale chyba na samym początku. Więc na razie wiecie, no zostawię wam ten smaczek na koniec, może w połowie unboxingu, zobaczymy. Niech sobie ta puszeczka stoi tutaj. Okej, mamy tutaj limitki. W sumie, dobra. Nie wiem, czy to było widać przed chwilą na filmie, czy nie, ale nieważne. I teraz sprawdzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czemu nie 10? No ale dobra, jest 9. Więc na początek... A dobra, bo w sumie tą jedną już widziałem. Chcecie kodzik? Proszę bardzo. I jest to Sergio Ramos. Ramosa już mam. Co ten stolik taki zakurzony? Ale jest Ramos. Lećmy z pierwszą saszetką, zobaczymy co tutaj ciekawego wpadnie. Ale może sobie do tego kartonika będę śmieci wyrzucał. Na początek mamy Varana, Hazarda i uwaga, tu jest karta specjalna i na karcie specjalnej. A w ogóle można zrobić takie jajka i wiecie o co chodzi, zostawić na przykład na później, co nie? Nie wiem czemu to, no ale dobra, goalkeeper i jest to goalstopper Sommer. Goalstopery rzadko wpadają, więc fajnie, że wleciał. Mam nadzieję, że to nie będzie najlepsza karta z tej oto puszki. W ogóle karty rar co ile tutaj wpadają? Gdzie to jest tutaj ta rozpiska? 1 na 20. No to szanse jakieś tam są, co nie? Dobrze. No i zobaczmy, co tutaj będzie. O, Courtois. A to nie, myślałem, że tam też był bramkarz. Tu mamy Longa. I na karcie specjalnej, słuchajcie moi drodzy, jest to Fans Favorite Insigne. Czemu on jest taki smutny? No nieważne. Lećmy z kolejną saszetką. No kurde, gdzie oni są? Gdzie oni są? Nie ma już ich. Duda, Isco i tutaj uwaga. Któż to będzie? A będzie tutaj... No zobaczcie sobie, o proszę bardzo, key player, key playera mamy tutaj. Lećmy z kolejną, no fajnie by było trafić taką kartę rar. Pomimo tego, że dawno nie robiłem unboxingów, niektórzy z was się pytali, Sebek, czy będą jeszcze unboxingi, czy już nie? Oczywiście, że będą. Z daleka taki młody hulit, co nie? No dobra, tu już wiadomo co to jest. Mamy tutaj jakąś całą drużynę ze Szkocji. Cała drużyna ze Szkocji. Damy ją sobie tutaj. Dobrze. I teraz ja wam pokażę jeszcze jedną kartę specjalną i to jest Harry Kane. Harry Kane z Anglii. Uhuhu. Co tam się dzieje? Wiecie, sąsiedzi się przeprowadzają, coś wnoszą, coś wynoszą, tu powiercą, tam przybiją, tam w ogóle zarysują na przykład mi drzwi. No, zarysowali nam drzwi. Kante. I uwaga, któż to będzie tutaj na karcie specjalnej Rising Star? Halo, co jest grane? Ty, duża puszka. Ty mnie tutaj nie rób w balona. Cztery saszetki. Możecie sobie zobaczyć, jak otwierałem jakieś duże puszki i bardzo często wpadały mi dobre karty właśnie z dużych puszek. No i ciekaw jestem, czy tutaj też tak będzie. Kevin De Bruyne. Berg. I uwaga, tutaj co my tu mamy? Fans favorite. Fansik. Dobra. Jeszcze trzy strzały. Strzały i będę wesoły cały, jak coś trafię. Okej, dobra. Dawać mi tu coś. Tu będzie obrońca. Cristiano Ronaldo! Na bazówce, ale jest. I fans favorite. Co tu się wyrabia? Halo?
A tak w ogóle to napiszcie w komentarzu, co Wam w ogóle wypadło z dużej puszki, jeżeli oczywiście otwieraliście, a na pewno otwieraliście, bo jakbyście mogli nie otwierać, prawda? No właśnie, także napiszcie mi i znajdziecie, pewnie niektórzy z Was trafili kartę RAR, bo tak jest. O, proszę bardzo, pierwszy Polak, Jędrzejczyk, nam tutaj wpadł, tutaj mamy Nagi, Robinson, Crusoe, Henderson, no i uwaga, brali i tutaj mamy kogo? Game Changer! Moreno, Game Changer. Oj, coś mi się wydaje, że ten Game Changer i Goalstopper to chyba będą najlepsze karty, jeżeli chodzi o dużą puszkę. No bo została mi jeszcze jedna. Jedna saszetka. A Game Changery co ile tutaj wpadają? Pokażcie mi. Dobra, nie napisali. Znaczy, no pewnie to jest jako... Dobra, nieważne, jedziemy. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie jakiś fansik albo coś takiego. Dobrze. O, właśnie, ten gościu był w Just Kickicie na dużej limitce, o ile się nie mylę. Ej, halo, co to jest? Co jest grane tutaj? Ej, co to jest? No takiej karty to jeszcze chyba nikt z Was nie trafił, halo? Co to? Co to jest? Ej, patrzcie jaką... No takiej karty to jeszcze nikt z Was nie trafił. Nawet nie możecie zobaczyć, jaki to jest piłkarz. To jest unikalna karta. Rar, 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 rar. 10 razy rar. Special Edition. Widzieliście kiedyś taką kartę? No to ja mam tylko takie szczęście. Może tu pod lupą sprawdzimy sobie, kto to jest. Co tu się wyrabia w ogóle? Halo? No widzieliście taką kartę? Chyba nikt z Was nie widział, co? Dobra. I uwaga. Stones i tu będzie pewnie fans. No oczywiście fans favorite. Ej, a w ogóle skąd oni to wzięli? Jakiś błąd w nadruku w ogóle, ale co to jest? Skąd to jest? Macie tutaj jeszcze... Udało mi się to jakoś podejrzeć. Może Wy też to widzieliście. To jest, no, moim zdaniem będzie to jeden z najlepszych obrońców. I uwaga, jest to Van Dijk. Oczywiście z Holandii. No słuchajcie, puszeczka bardzo fajna. Bardzo fajna, bo trafiłem kartę taką, no, niespotykaną. Ja sobie ją gdzieś tutaj, wiecie, zostawię tak, no, na szczęście. Wiecie, na pamiątkę. Fajna. Może ktoś chce z autografem moim, mogę mu wysłać tą specjalną kartę. Także puszka fajna, Game Changer i Goalstopper. Moim zdaniem tutaj najlepsze karty, no i oczywiście trzy limitki, Harry Kane, Ramos i Van Dijk. To było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Miłych wakacji i oczywiście spokojnych wakacji Wam życzę. Do zobaczenia. Cześć! Pożegnam się tą specjalną kartą. Pa, pa! Pa! O, może wyłączę nią nagrywanie. Uda się czy nie? Nie, nie uda się. Także cześć!